Parlamentarny Poniedziałek w Radiu Opole. A w studiu witamy już Piotra Woźniaka, współprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy w Opolu. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dobry. Panie przewodniczący, czy jest jeszcze coś, co jest w stanie połączyć Polaków? Wszystkich Polaków. Ale pytanie filozoficzne na dzień dobry. Ale wie pan, do czego zmierza? Oczywiście, że domyślam się, do czego pan redaktor zmierza. Bardzo bym chciał, dlatego że dzisiaj faktycznie ludzie nie są tacy, jacy byli kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Nie są serdeczni, nie odwiedzają się, są zawistni wobec siebie, jest dużo nienawiści. Trudno się żyje chyba każdemu, nawet jeżeli jest się reprezentantem którejś ze zwaśnionych stron. To chyba nie jest to komfortowa sytuacja, więc absolutnie nie wiem, co to by mogło być, ale bardzo bym chciał, żeby było. A może te autorytety powinny być takim spoiwem społecznym? Powinny być, z tym, że w momencie, kiedy od 30 paru lat mamy nowy ustrój, w którym zmieniające się ekipy rządowe mają swoich bohaterów, co ekipa to swoi bohaterowie, to powoduje dzisiaj, że mamy efekt tego, że każdy tworzy trochę historię na nowo. Próbuje tajemnym słowem odkłamywać tą historię, a historia przecież była często nie zero-jedynkowa, nie czarno-biała, tylko bardzo złożona, bardzo trudna, zwłaszcza w polskiej historii, była to przecież raczej pasmo klęsk. Trudno to powiedzieć, ale trzeba to nazwać po imieniu. My jesteśmy narodem, który często hołduje trudnym datom, strasznym datom dla Polaków, a nie cieszymy się z dat wielkich, które zmieniały Polskę, jak chociażby 4 czerwca 1989 roku. On gdzieś tam jest promowany, ten termin, ale czy tak mocno? A przecież bardzo mocno odmienił polską rzeczywistość po 45 latach socrealizmu, najpierw komunizmu, później socrealizmu, i żyjemy w zupełnie innej Polsce, ale my jednak często wybieramy te daty, które były raczej datami bardzo smutnymi w naszej historii. Ale zgodzi się pan chyba ze mną, że wybór na papieża Polaka Jana Pawła II, przynajmniej w ocenie sporej części naszego społeczeństwa, wciąż jeszcze jest czymś dobrym. Absolutnie. Co się wydarzyło i do czego można się było odnosić w kolejnych latach? Ja powiem tak. 78 rok i te słowa prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w jednej z radiostacji komercyjnych mnie bardzo ucieszyły. Podzielił się swoją refleksją z rozmowy z Janem Pawłem II, że Jan Paweł II był pierwszą osobą w Unii Europejskiej, która wyszła z tej strony żelaznej kurtyny, więc jak mógłby być przeciwko Unii Europejskiej? Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej brzmiały słowa papieża i to wtedy nas łączyło. I dzisiaj ja oczywiście, patrząc na to, co jest złem w Kościele rzymskokatolickim, też mi jest smutno z tego powodu, że do wątków politycznych, stricte politycznych, bo ta debata sejmowa jest niczym innym jak polityką, włącza się autorytety. Tym nie powinni zajmować się politycy, ani z jednej, ani z drugiej strony. Nieważne, kto ma jakie poglądy, tym powinni zajmować się historycy, którzy nie powinni mieć absolutnie żadnych konotacji politycznych. A były prezydent Bronisław Komorowski powiedział tak: opozycja demokratyczna powinna bronić pamięć papieża Jana Pawła II przed radykałami lewicowymi i prawicowymi, przed zakusami PiSu polegającymi na przechwyceniu wielkości papieża i zaprzęgnięciu tej postaci do pracy politycznej przedwyborczej. Trudno się nie zgodzić, To czuje się pan tym radykałem z lewicy? Nie, nie czuję się, bo jestem osobą wierzącą i nie atakowałem Jana Pawła II nigdy i nie zamierzam tego robić z paru powodów. Dlatego, że po pierwsze on nie może się bronić. Ja mam jedną złotą zasadę. Ten człowiek nie żyje. W związku z tym trudno, żeby się bronił. W momencie, kiedy są zarzuty, powinni zająć się tym odpowiedni specjaliści, historycy, co jeszcze raz mówię, a nie ludzie, którzy traktują krótkowzrocznie dzisiaj, pokazując się jako dobrym Polakiem, bo ma się akurat przy sobie portret Jana Pawła II. To fajnie wygląda, ładnie się sprzedaje wizualnie, ale to nie jest miara tego, czy jest się dobrym człowiekiem, że ma się z tyłu powieszony krzyż czy za sobą Jana Pawła II. Nie świadczy o tym, że samo chodzenie do kościoła nie uczyni nikogo dobrym. Mhm. No ale w tak niespokojnych czasach nie ma pan wrażenia, że... Znaczy mam wrażenie, że... Naruszanie tego, co jest takim punktem odniesienia ciągle jeszcze dla wielu z nas, no to nie jest dobry moment. Mam wrażenie takie, że ktoś próbuje kolejny raz przysłużyć się partii rządzącej, dając paliwo do tego, że... Ale to TVN24 wypuścił... Są różne teorie na ten temat. Być może jest
teoria, no nie chcę być tutaj spiskowym jakimś twórcą teorii, ale wystarczy poczytać co ciekawszych publicystów, którzy mają różne teorie na ten temat. Być może, ja nie, zachęcam radiosłuchaczy. No właśnie, nie idźmy tą drogą. Wiadomo, gdzie nas ale, ale na poważnie mówiąc, uważam, że to nie jest główny leitmotiv tego, co, o czym dzisiaj w toku de facto trwającej kampanii powinniśmy rozmawiać. Oczywiście partia rządząca będzie próbowała to maksymalnie wycisnąć. Proszę zwrócić uwagę, marsze w obronie papieża w rocznicę śmierci 2 kwietnia będą się odbywać. Więc ten temat trochę potrwa i on potrwa pewnie, znając życie, do wakacji. W wakacje będzie uspokojenie tematu, a później zostanie przypomniane, że to ta straszna opozycja chce detronizacji świętego Jana Pawła II z wielu domostw i tak dalej, i tak dalej. Więc boję się, że... I ostatnie zdanie, panie redaktorze, bo ono jest kluczowe. W Polsce niestety nie rozmawiamy na argumenty, rozmawiamy na emocje. Ale być może wystarczyło po prostu zagłosować za tą sejmową uchwałą, no i nie byłoby broni w postaci właśnie przypomnienia być po wakacjach. Być może tak, ale też z drugiej strony proszę pamiętać, że już nie patrząc na Jana Pawła II, ale Kościół rzymskokatolicki ma pewien kłopot z tą straszną rzeczą, która się dzieje. I dzisiaj w obliczu tego, ja się nie mogę pogodzić z tym, że nie wiem, ktoś ma inny zawód niż ksiądz, jest inaczej traktowany, jeśli popełni to straszne przestępstwo pedofilii, a inaczej jest traktowana osoba duchowna. Nie potrafię tego zrozumieć. Dlaczego, z jakich powodów ktoś, kto ma inny zawód, jest traktowany w taki sposób, a z uwagi na procedowanie sądów kościelnych, inny zawód, jakim jest osoba duchowna wykonująca, ten zawód jest traktowana inaczej. Z tym się nie mogę zgodzić. Ale dzisiaj to już chyba się zmienia, przyzna pan. Obawiam się, że nie do końca chyba. Mamy wyroki na księży. Dobrze, ale proszę mi wierzyć, że jeżeli by było wszystko tak jak trzeba, to naprawdę można otworzyć te archiwa kościelne. Czym jest kłopot, jeżeli faktycznie pojawiają się ofiary tych przestępstw pedofilskich, to należy zadośćuczynić. O tym mówi wiara katolicka. Jestem osobą wierzącą i chciałbym Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie na ten temat po prostu się rozmawia i próbuje się zadośćuczynić, jeżeli takie sytuacje miały miejsce. Po prostu. To jest tyle i aż tyle. Co do archiwów kościelnych, to obaj wiemy, że Kościół nigdy nie był specjalnie skłonny do otwierania. I to doprowadziło, panie redaktorze, w Holandii czy w Niemczech do sytuacji, w której w kościołach są dyskoteki albo mieszkania. I boję się, że tą drogą polski Kościół rzymskokatolicki idzie. Zupełnie niepotrzebnie, bo uważam, że Kościół to wspólnota ludzi, którzy mają do siebie zaufanie. Dzisiaj, jeżeli 15% uczniów we Wrocławiu chce tylko chodzić na religię, to nie jest czerwony alarm dla Kościoła rzymskokatolickiego, że coś nie działa? Z pewnością. Ale to jest pewnie temat do rozmowy też z przedstawicielami Kościoła. Oczywiście, że tak. A ja chciałem pana zapytać o to, czy Lewica będzie się licytowała na program socjalny z PiS-em? Nie chciałbym tego, dlatego że ta licytacja... My mamy jasne priorytety. To są leki za 5 zł, to jest mieszkanie, które jest tanie pod wynajem, subsydiowane z budżetu państwa. To są darmowe posiłki dla dzieci. To są rzeczy prosocjalne, o których mówimy od lat, które w części przejął PiS. Ja nie chciałbym licytacji na populizm. Dlatego, że na końcu jest wynik finansowy tego wszystkiego. Dzisiaj stan finansów publicznych, nie mówię o deficycie, który się zmniejsza, bo akurat jest inflacja, można łatwo żonglować tymi cyframi, ale mówię o długu publicznym, który wynosi grubo ponad 1,5 biliona złotych, to są rzeczy, które mogą doprowadzić do tego, że przyszłe pokolenia będą to spłacać. Dzisiaj świadomość ekonomiczna społeczeństwa jest praktycznie, mówię, przepraszam, niewiele powyżej zera ta świadomość jest. Kilkanaście procent ludzi rozróżnia fakt, że żaden rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko gospodaruje pieniędzmi obywatela. Że jeżeli wnuki płacą wyższe raty za kredyt hipoteczny, to jest wynik inflacji, która jest spowodowana wysypem pieniędzy, które nie mają pokrycia w kapitale z pracy, które się pojawiły często w ramach programów socjalnych. Więc paradoks polega na tym, że można uzyskać 13, 14 emeryturę i mieć kilkaset złotych więcej, ale wnuk zapłaci 1000 złotych więcej w racie. Nie ma nic za darmo na tym świecie. Sumarycznie tak to działa, z tym, że świadomość ludzi na ten temat jest niestety nikła i to jest wielkie zaniedbanie całej przemiany ustrojowej po 89 roku. Wszystkich rządów. A wyobraża pan sobie, że teraz w tej kampanii, która już de facto trwa przecież, ktoś wyjdzie i zacznie opowiadać o tym, że no, trzeba będzie zaciskać pasa.
trzeba będzie ciąć te wydatki socjalne. Wie pan co, że przyjdzie taki moment paradoksalnie, że ludzie będą chcieli słuchać właśnie takich deklaracji. Ja uważam, że ten moment przyjdzie szybciej niż wolniej, dlatego że ludzie nawet, którzy otrzymują te pieniądze bez pokrycia w kapitale z pracy, zrozumieją na pewnym etapie, no mam więcej nominalnie, ale realnie mogę mniej za to kupić. Podświadomie będą podejmować decyzje. Kiedyś pracowaliśmy w dwójkę, nie było nas na wiele rzeczy stać, teraz pracuję samodzielnie i w ogóle mnie na nic stać, więc co? Proszę pamiętać, że w wyniku transferów socjalnych ćwierć miliona Polek samowolnie, dobrowolnie zeszło z rynku pracy, bo praca stała się nieatrakcyjna płacowo w stosunku do tantiemów socjalnych na rzecz rodziny. Zbliżenie się tych dwóch wartości jest bardzo niebezpieczne i gdybym miał odpowiedzieć finalnie na pańskie pytanie, to powiem tak, taki moment się zbliża i paradoks jest taki, że grupy raczej formacja tak jak Konfederacja, a być może prawa strona z Platformy Obywatelskiej, będą takie wcześniej czy później postulaty składać. Lewica tych postulatów nie złoży z oczywistych względów, dlatego że uważamy, że odpowiedzialne prosocjalne państwo to państwo, które jest społecznie odpowiedzialne i przekazuje socjal na rzecz społeczeństwa, natomiast ten socjal powinien być przekazany dla tych, którzy pracują, którzy tworzą bazę podatkową, które może, którzy mają... nie są bogaci, jak mówi Robert Albo którzy nie Biedroń. Są, oczywiście, że tak. A dzisiaj nie mamy tego rozróżnienia, bo umówmy się, jeżeli ktoś zarabia 400 tysięcy złotych netto rocznie, a są i tacy, przecież nie jest mało takich ludzi, po co mu jest 500+? Czy nie warto mądrze sygnalizować społeczeństwu, że dajemy w te miejsca, albo na przykład ktoś nie pracuje, bo mu się nie opłaca pracować, bo ma transfer socjalny. To też nie ma sensu w drugą stronę. Czyli ci ultrabogaci i ci, którzy nie pracują, bo mają socjal, powinni być z tego socjalu wyłączeni. Takie jest moje zdanie osobiste. Dlatego, że to po prostu się nie trzyma kupy i finalnie doprowadza do deprecjonowania etosu w każdym cywilizowanym społeczeństwie, jakim jest praca. A to jest deprecjonowane w ostatnich latach dość mocno. No, ale oprócz tych, którzy pracują, jest jeszcze cała rzesza tych, którzy już są na przykład na emeryturach, na rentach różnego rodzaju, również tych wynikających ze stanu zdrowia czy niepełnosprawności. No, oni chyba tak dobrze nie są traktowani, jak powinni. Dlatego my mamy pomysł swój autorski, a właściwie nieskromnie powiem mój z 2015 roku. Jest to pomysł renty wdowiej, polegającej na tym, że dzisiaj mamy oto taką sytuację. Kiedy żyje dwoje współmałżonków w wieku emerytalnym, to jeśli mają dwie emerytury, są w stanie sobie jakoś poradzić. Pojadą do sanatorium, kupują leki, czynsz, lekarz, stać ich na to. Ale kiedy umiera jeden ze współmałżonków, to czynsz zostaje ten sam, często opłaty rosną, a zostaje jedna emerytura. Dzisiaj sytuacja prawna jest taka. 85% tak zwanej renty rodzinnej, jeśli współmałżonek miał wyższą emeryturę, to możemy z niej skorzystać, ale uwaga, do 85% wartości. Propozycja moja, autorski projekt ustawy, który napisałem w 2015 roku, polega na tym, żeby zachować w 100% swoją emeryturę i 50% zmarłej osoby, czyli swoja emerytura plus 50% emerytury zmarłego współmałżonka. To jest projekt renty wdowiej, które Lewica jako projekt obywatelski, ale także jako projekt parlamentarny złożyliśmy. Jesteśmy w trakcie zbierania podpisów w tym zakresie. Tutaj serdeczna prośba, korzystając z eteru Radia Opole, o to, aby się zgłaszać do naszych biur terenowych w Opolu przy Placu Daszyńskiego 4, lokal 4, w Nysie, Namysłowie, Prudniku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu. To są te biura terenowe Lewicy, gdzie te podpisy są zbierane. I zachęcam, dlatego że ten projekt nie jest polityczny. Naprawdę, każdy z nas kiedyś będzie seniorem, a dzisiaj, kiedy przez 40-50 lat współmałżonkowie razem oszczędzają, razem edukują dzieci, razem budują domy, remontują mieszkania, a co ważne, do 30 kwietnia rozliczają się rocznym PIT-em razem, nie widzę żadnego powodu, dla którego, kiedy jeden z nich umiera, nie można było korzystać z tego, co wypracowali razem. Dzisiaj mamy skrajnie nieodpowiedzialną i niesprawiedliwą sytuację. Pora to zmienić. 34 lata po transformacji ustrojowej Polskę na to stać. Według naszych szacunków, według moich szacunków, to jest kwota około 15 miliardów złotych w skali roku. Uwaga, to jest około 4-5% funduszu na ZUS. Więc to nie są kwoty kosmiczne. I oczywiście to są pieniądze, które później wracają w tej czy innej absolutnie formie do budżetu. Absolutnie. Więc tak, bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Woźniak, współprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy w Opolu, był dzisiaj naszym gościem. Kłaniam się nisko.
Popołudnie z Radiem Opole.